agrotkanina, ekokratka i wypełnienie. Trzeba zrobić podjazd w naszej wiaty parkingowej, bo obecnie mamy tutaj dziurę w ziemi, jak u dewelopera, a prognoza pogody zapowiada opady śniegu. Więc wbiłem szpilki, takie po prostu pręty zbrojeniowe, żeby złapać poziom i wszystko zasypuję piaskiem, który zagęszczam zagęszczarką. Dromarz była to najtańsza zagęszczarka, jaką znalazłem na rynku. Męczymy ją już drugi rok. Na chwilę obecną sprawuje się dobrze, aczkolwiek potrafi czasami wyłączać, a z tego co zauważyłem, to ten czujnik poziomu oleju, jak podjeżdżamy pod górkę, no to wtedy wykrywa, jakby nie było oleju i odłącza zapłon. Przygotowujemy suchy beton według receptury pana Kazia z budowy, czyli mieszamy łopatą kubkę piasku z cementem. Na jeden worek cementu zużywam około 4 taczek piasku. I tak ładnie tutaj deską sobie ściągamy, dużą deską wzdłuż po tych prętach, które są tam ukryte w tym piasku, a drugą deseczką sobie wzdłuż przelatuję, żeby w obu osiach były te płaszczyzny w miarę płaskie. Specjaliści powiedzą, że pod ekokratkę nie kładziemy suchego betonu. Zgadza się, jeśli to byłaby płaska powierzchnia, no to jak najbardziej, bo wtedy ta woda opadowa czy śnieg, gdzie miałby uciekać, po prostu by nam się tam zrobiło jezioro, wszystko by zaczęło gnić. Natomiast tutaj i tak mamy spadek, bo to jest taki podjazd trochę pod górkę, więc i tak tutaj ten suchy beton nie musi w niego wsiąkać, a ta woda sobie ładnie spłynie na zewnątrz, bo wolę, żeby woda była jak najdalej od naszej konstrukcji. Mamy już ekokratkę kupioną na Allegro. Taka kratka 50 na 50 cm. Ona ma troszeczkę mniej, ale sprzedają jakieś 50 na 50. Ma takie zaczepy i wsuwki, więc układając na początku trzeba się zastanowić, którą stronę będziemy układać, żeby nie trzeba było podnosić tych już ułożonych arkuszy, tylko po prostu dokładać kolejne od góry. Więc jest tutaj miła i przyjemna robota. Ktoś się może zastanowić, czemu nie układam kostki, no bo wcześniej układałem kostkę, ale z kostką mam już takie doświadczenie, że kiedy układamy na jakichś takich spadkach, tak jak tutaj, kiedy jest ten podjazd trochę pod górkę, no to kostka, kiedy jest mokra, a nie jest jakieś błoto ze śniegiem, strasznie się po niej ślizgamy i można łatwo wywinąć orła. Natomiast taką kratkę, to z tego, że tam mam jakiś piasek czy żwirek, no to stawia większy opór i dla stóp, i dla kół i po prostu mniejsze ryzyko, że nie przewrócimy. Teraz kratki dodatkowo jeszcze mocujemy przy pomocy takich kotew. To są takie kotwy jak do agrowłókniny, które wbijamy. One są plastikowe, więc najpierw je wbijam młotkiem gumowym, a potem jak już dojdę do rantu, to dobijam przez takie drewienko, żeby nie uderzyć tego plastiku, bo plastik niby jest twardy i wytrzymały. No ale zawsze ukruszyć coś można. W tej paczce, która do mnie przyszła, akurat dwie miały ułamane już te zaczepy, więc nie jest to jakiś super pancerny plastik. No i dobijamy do końca. Jest spoko. Ale się okazało tutaj, że niektóre jednak te tutaj kotwy się połamały. Na spory tutaj połamałem 4 sztuki. Bo jak trafimy na jakiś kamyk, no to plastik, wiadomo, z kamieniem nie ma szans. Nie ma gdzie przepchnąć tego kamienia na bok, bo jest zagęszczony. Więc trochę tutaj strat jest. Idealnie byłoby to wypełnić jakimś ładnym grysem, kamyczkiem, no ale nie mam na to czasu, więc zupełnie z takim pospółką. Czyli to jest taki piasek ze żwirkiem, tam są różne frakcje, ale te większe kamyki, które tam nie wpadły w otwory, zaciągam na dół. Tutaj jeszcze taką sobie zrobię małą opaskę z nostalitu. I tak będzie troszkę pod nią przysypana. No i musiałem się śpieszyć, bo już tego samego dnia zobaczcie, ile śniegu dowaliło. Mamy koniec listopada. A zima zaskoczyła nie tylko drogowców, ale także budowlańca amatora, ale samochód udało się schować. I ile my tutaj tego mamy? Tak na około 10 cm. No i też byłem ciekawy, bo byłem trochę sceptycznie nastawiony do tego poszycia z tego poliwęglanu, bo to jest poliwęglan ekoplastu, który kupowaliśmy, montowaliśmy go w poprzednich odcinkach. No i według mnie jest trochę bardziej taki miękki, elastyczny od tego zguta, którego montowaliśmy rok temu, czy 2 lata temu nawet, w innej altance. Ale na razie sprawuje się dobrze, wszystko ładnie wytrzymał. Zobaczcie, jakie tutaj mamy nawisy śnieżne. Już tutaj się doposażyłem w miarkę, mamy 10 cm. Przypomnę, ta wiata oryginalnie miała dach płaski, bo to jest wiata z RSC Bis. Ona miała poszycie z PCV, ja je zastąpiłem poliwęglanem, no i przerobiłem z dachu płaski na dach dwuspadowy, bo producent przy dachu płaskim przewidział maksymalne obciążenie do 125 kg na metr kwadratowy, czyli to jest
około 40 cm takiego zalegającego śniegu, bo śnieg taki opadowy, taki puszek jest dużo lżejszy, więc tam spokojnie to wytrzyma. Ale tak to zalega i jak przyszłyby jakieś mega śnieżyce, to trzeba by to ze szpadlem pod tym łazić, to nie za bardzo. A tak jak jest spadek, to ładnie to sobie tutaj spływa, tak jak widać. Tutaj nic nam się nie ugina, więc ten poliwegan ładnie wytrzymuje takie równomierne obciążenie. Zobaczcie, jakie nawisy nam się robią, ale to potwierdza, że jednak spadek swoją robotę robi i ten śnieg sobie tam powoli zsuwa się na dół. I to taki jeszcze lepki śnieg troszkę. Jeszcze a propos ekokratki może. Tą ekokratkę kupiłem za 12 zł. Są też tańsze, są za 8 zł, ale tej za 8 zł nie polecam, bo oglądałem. Te takie tańsze nie mają zaczepów na boki, a mają tylko takie malutkie jakby kotwy do wbicia, więc może żeby sobie ułożyć przed domem jako chodniczek, no to jak najbardziej okej. Natomiast żeby po jakiś podjazd, gdzie będą większe tarcia czy opory, no to niekoniecznie. No i teraz odśnieżanie podjazdu, wszystko ładnie się sprawuje, jesteśmy gotowi na zimę, udało się zdążyć.